Najnowszy rozdział w dziejach polskiego teatru rozpoczął się punktualnie o godzinie 19.18 stycznia 1997 roku. O tej porze przed warszawską publicznością debiutowali Krzysztof Warlikowski i Grzegorz Jarzyna. Tutaj, na scenie Teatru Dramatycznego, odbyła się premiera Elektry Sofoklesa w reżyserii Warlikowskiego, a w Teatrze Rozmaitości Bzik Tropikalny według Witkacego w reżyserii Jarzyny. Gdzieś te emocje, ta energia gdzieś miała upływ właśnie w tej inscenizacji i kiedy czułem, że to się właśnie pierwszy raz tak naprawdę wszystko składa i to widzę, że ta energia idzie i to wszystko działa, no to wtedy gdzieś na tych oklaskach spontanicznie wyciągnąłem z zaplecza maskę i wyskoczyłem na scenę. Niezapomniany wieczór. Byliśmy, pamiętam, tak wzruszeni, że w ogóle łzy się polały po tej premierze, takie łzy szczęścia. Coś zaczynało kiełkować i na pewno jakieś tam podskórne drżenie się czuło. Zamowa miała być dłuższa. Chciałem podziękować panu Jackowi, panu dyrektorowi i tak dalej. Pan Jacek to znany tajemnica. Teatr ponad dekadę musiał czekać na to, żeby przetworzyć zmiany społeczne i polityczne w Polsce. Dlaczego musieliśmy tyle czekać? Myślę, że teatr w ogóle jest miejscem wolnej reakcji. To jest z natury rzeczy. Czasami bywa miejscem szybkich intuicji, ale jeżeli chodzi o reagowanie na świat, to być może ta dekada to nie było tak wcale długo. Myślę też, że potrzeba było, żeby dorośli reżyserzy, którzy mogli wejść w ten nowy czas z pełną wolnością właśnie tego nowego. Co się zdarzyło tego 18 stycznia, że rzeczywiście młodzież, młoda widownia nagle poczuła, że to jej teatr, jej spektakle? Jarzyna był młodym człowiekiem, który mówił językiem takim samym jak młoda widownia. Był człowiekiem, który nie dzielił kultury na wysoką i niską, tylko po prostu posługiwał się popkulturą do rozmawiania o tematach poważnych. A pan, panie Goldes, ubiegł mnie pan w ohydny sposób, oddając mi swoją żonę za dobry interes. Zniżdżaj! Jakby to wszystko na jedną kartę wtedy postawiłem. Jakbyś też jakby ambicjonalnie przed sobą. Tak długo czekałem na ten moment, że właściwie tak narosła taka energia, która myślę akurat może nie była ona kontrolowana, ale ona się dobrze skanalizowała. Teatr jest, kiedyś bym powiedział przeżyciem religijnym, dzisiaj już bym tak nie powiedział, ale jest przeżyciem energetycznym. To znaczy teatr jest przeżyciem wspólnoty, której energia się kumuluje, skoncentruje się w jednym temacie i wszyscy jakby są razem. I to jest coś takiego, co właściwie z tych pierwotnych marzeń i poszukiwań i tak dalej, to zostało i uważam, że to jest jakby podstawa teatru. Panowie, panie, panie Golden, panowie, dajcie spokój, panowie. Myślę też, że wtedy na dobre wkroczyło nowe pokolenie aktorów. Pamiętam świetnie Maję Ostaszewską z tego spektaklu. To był jeden z takich najważniejszych, najpiękniejszych, najbardziej też symbolicznych wieczorów w moim życiu teatralnym. Mieliśmy wtedy poczucie, cała ta grupa tworząca Bzika, a ja jakoś szczególnie z Grzegorzem z tego względu, że wychodziliśmy oboje z Krakowa, byliśmy oboje uczniami Krystiana Lupy i mieliśmy takie poczucie, że niosąc całe to doświadczenie, które mamy od niego, całą tę metodę pracy, znajdujemy jakby własny język i zaczynamy mówić własnym głosem. To był niesamowity wieczór. Thank you.
Pamiętasz Elektrę? Pamiętam Elektrę przede wszystkim z powodu bardzo takiej onirycznej, dziwnej przestrzeni i bardzo takiego mocnego chwycenia rzeczywistości. To były wtedy czasy wojny w Jugosławii. To był taki pierwszy komentarz przy pomocy tekstu bardzo klasycznego, który nagle został podany niesłychanie nowocześnie. Jeśli można mówić o tamtym dniu, to na pewno Grzegorz podbił wtedy Warszawę i jak gdyby to było historyczne. Elektra była w cieniu raczej Bzika. Była propozycja Grzegorza, żeby przyjść do niego do Teatru Rozmaitości. W międzyczasie Grzegorz jak gdyby swoim sukcesem wzmocnił swoją sytuację i został dyrektorem. No i od tego momentu zaczęliśmy wspólnie pracować w Teatrze Rozmaitości. Dla mnie teatr Grzegorza i Krzysztofa, jednym słowem, gdybym miała to określić, to jest teatr totalny. W momencie, kiedy zaczynamy pracę, kiedy podejmujemy próby, ale nawet po premierze oddajemy się właściwie tym produkcjom bez reszty. Bo się różnią, prawda, i Jarzyna, i Werlikowski bardzo, prawda? Może estetyka ich nie jest taka odległa, ale jednak się bardzo różnią w tym, jak pracują z aktorami i czego szukają. Jarzyna jest bliższy w metodzie swojej i w ekspresji aktorskiej też u niego jakby Jarockiemu, że Jarzyna bardzo słyszy i bardzo pilnuje tonów, dźwięków wypowiadanych zdań i że słyszy coś jako pewnego rodzaju partytura muzyczna i bardzo do tego aktora namawia i zmierza i nawet tego aktora, jakby to powiedzieć, ja go też troszeczkę piłuję, żeby to tak zabrzmiało, jakby chciał. Ale ma w sobie dużo szaleństwa właśnie, tego szaleństwa, który jest jakby z tego porządku lupy. Czyli, że nie wszystko musi być takie precyzyjnie skonstruowane myślowo, czy oczywiste, czy logiczne. A Krzysiek Warlikowski jest o wiele w tej pracy, co jakby w efekcie scenicznym tego nie widać, bo jednak się różnią, ale jest bliższy lupie, ale z tamtych lat. Mianowicie aktor jest dla niego stuprocentowo ważnym, tak samo ważnym, równoważnym partnerem w tworzeniu w ogóle całego świata. Popatrz na tę bezcelową bieganinę tam i z powrotem. Na te beznadziejne nocne łowy. Na tę nieskończoną mękę. Tego się boisz stracić, Tugati. Stracę ciebie. Tak? No. To spójrz na nas. Staramy się być jak najbliżej życia po prostu, znaczy być jak najprawdziwsi w sposobie mówienia, czyli tak ze sobą rozmawiać, czy tak rozmawiać z widzem, czy tak mówić nawet monolog jakiś klasyczny, żeby to nie był koturn, żeby to nie było wygłaszanie, żeby to nie było takie właśnie z wysokiej sceny wygłoszone i nieprawdziwe do widza, tylko żeby było tak, jakbyśmy my to prywatnie od siebie powiedzieli, tak żeby widz to wziął za coś bardzo autentycznego, żeby mógł się tym przejąć, żeby mógł się utożsamić z zawartością, żeby mógł po prostu utożsamić się z postacią. Ja jestem ten, który okazał swoje lędźwie i nie spocznę nim, nie spełnię tej przysięgi. Moja rozdarta dusza walczy z sobą, me serce walczy z sobą. Ja, który jako dziecko wybrał drogę mądrości! Coś takiego jest, że aktorzy nie są już po prostu narzędziem, czy też słupem ogłoszeniowym, czy szczekaczką do wygłaszania tekstu.
Tylko że to są ludzie, na których się buduje. To są ludzie, którzy wypowiadają się w jakimś sensie za siebie, od siebie. Jesteśmy współtwórcami, jesteśmy artystami teatru w pewnym tego słowa znaczeniu, a nie tylko odtwórcami, nawet najlepszymi, ról. To nie jest hipokryzja ani dwulicowość. Wszyscy staramy się żyć według włoskich przekazań, które są bardzo... Najbardziej w życiu boli nas fakt, że nie potrafimy sprostać naszym ambicjom. Cierpimy, ponieważ staramy się być dobrzy, a jednocześnie czujemy, że od prawdziwej dobroci dzieli nas przepaść. To wszystko, co przyszło w latach 90. bardzo pomogło nam, Grześkowi i mnie, no i tworzyło jak gdyby drogę dla następnych. Bez tej sytuacji, takiego motoru można powiedzieć, można na to spojrzeć ogólnie też, bo to był motor dla całej Europy. Myślę, że taka koniunktura nie czeka nas przez najbliższych, nie wiem, dziesiątki lat. Tej nocy zmieniło się wszystko. Dzięki Witkacemu polski teatr skomunikował się na nowo ze swoimi poszukiwaniami awangardowymi sprzed kilkudziesięciu lat, zaś dzięki Elektrze Warlikowskiego nawiązaliśmy kontakt z tym, co działo się wówczas na scenach zachodniej Europy. To był przewrót styczniowy.